Cześć, dzisiaj jesteśmy w Muzeum Mydła. Rozmawiamy z Władkiem Bujnym, marketing managerem muzeum. Cześć. Siemka. Słuchaj, chciałam zacząć od samego początku. Jako że siedzimy na tych pięknych tronach antycznych, to zaczniemy od samych początków muzeum. Skąd w ogóle pomysł, żeby tutaj takie muzeum powstało? To jest, wiesz co, dłuższa historia. Mamy dwójkę współwłaścicieli. Mamy Adama Bujnego, czyli mojego tatę, i mamy Darek Jaraszewicz. Adam, no generalnie, odkąd pamiętam, zawsze był przedsiębiorcą. On robił już, pracował w tylu branżach, że nie sposób ich wyliczyć. Więc generalnie człowiek orkiestra. I w pewnym momencie, parę lat temu, zaczął produkować mydło z koziego mleka. Był wtedy problem, bo Polska jeszcze nie była na tym trybie eko, na takim jak teraz jest. Jeszcze nie byliśmy wszyscy tak fajnie nastawieni na tego vibe'a, więc no, średnio szła sprzedaż tego mydła. W pewnym momencie Adam wysłał maila do swoich znajomych, że ma ostatnią partię tego mydła z koziego mleka i chce po prostu ją sprzedać i generalnie zamyka. Ten mail dotarł do Darii właśnie. Oni gdzieś tam się wcześniej spiknęli na jakimś konkursie na WSG. I Daria zadzwoniła, czy tam wysłała maila, czy po prostu się z nim skontaktowała, zaprosiła go i stwierdziła, a może zrobimy muzeum mydła. I potem już poszło tak naprawdę. I tak od razu, tak wymyślili, założyli, od razu mieliście lokal i wszystko się udało. No nie jest tak prosto. No właśnie. Ale na początku przede wszystkim no, brakowało tego jakby funduszu, tej podstawy, więc zaczęli po prostu, znaczy stworzyli obłoźną pracownię mydła, czyli jeździli z warsztatami mydlarskimi po różnych miejscach i tam normalnie robili mydełka, czy to z dziećmi, czy z dorosłymi, różne festyny. Pamiętam, że na pewno byli na święcie ulicy Cieszkowskiego, bo tam kiedyś nawet im robiłem zdjęcia. Także wtedy to się wszystko zaczęło. No z lokalem wiadomo, trzeba było poczekać. Generalnie szukali wszystkiego łącznie około roku. Faktycznie to trwało, łącznie z remontami. Także mogło być dłużej, z drugiej strony faktycznie mogło to być krócej. Nie? Ale i tak wyszło bardzo sprawnie. Od ilu lat jeszcze to muzeum działa w Bydgoszczy? W takiej formie stacjonarnej. 1 września będzie 8 lat. 8 lat, to macie rocznicę. Tak, no to już trochę nie jest. Długo. Czekamy na dziesięciolecie. Nie? No dziesięciolecie to będzie niecofita. W zasadzie co, w sumie 9 lat już jest, tak? Skoro rok wcześniej było jako forma ta obwoźna. Można tak powiedzieć. No będziecie świętować z kadrą. Mam nadzieję. Oby. A w tej chwili same warsztaty mydlarskie są również podstawą zwiedzania, nie? Tak, jakby zawsze wejście do naszego muzeum to są dwie części, czyli najpierw są warsztaty mydlarskie, każdy robi sobie mydełko, wybiera kolor, kształt, zapach, dodatki, a potem jest zwiedzanie dopiero z przewodnikiem. Więc łącznie to trwa mniej więcej 50-60 minut, w tym się zamykamy i każdy wychodzi ze swoim mydełkiem w ręku. Czyli każdy ma pamiątkę ze sobą. Tak, czyli tak naprawdę początki gdzieś tam zostały w głowie i nadal te ideały, które początku wam przyświecały, nadal gdzieś tam są realizowane w muzeum, mimo że zgromadziliście wiele eksponatów. No generalnie jeśli chodzi o same eksponaty, to myślę, że od początku istnienia powiększyliśmy kolekcję o 5000%, 7000%, jakoś mniej więcej w ten sposób. Oj, o tym też porozmawiam. To naprawdę jest... Jakby inaczej, tutaj będzie parę historii, myślę, niesamowitych, które faktycznie można by przytoczyć, ale to pewnie jeszcze... No ja pamiętam, jak na moich oczach się rozwijało, jak różne noce muzeów były, byłam tutaj, przychodziłam, to co roku coś dochodziło, co roku coś ciekawego się pojawiało. Bo no, my też musimy trochę inaczej działać niż każde inne muzeum. Jesteśmy muzeum prywatnym, sami się finansujemy, nie mamy żadnych jakby dotacji ani pomocy tak naprawdę. I to sprawia też trudności na przykład w takich tematach jak noc muzeów. W większych miastach muzea prywatne mają wstęp do na noc muzeów, opłaconą jak najbardziej, natomiast zniżają cenę i nikogo to specjalnie nie dziwi. W Bydgoszczy niestety bardzo wiele ludzi było zdziwionych, że my chcemy jakąkolwiek opłatę, mimo że była ona zazwyczaj co najmniej 50% niższa. Tak, to było jakieś 5 zł czy 8. Tak, najczęściej. Natomiast my robimy coś innego od już ładnych paru lat, czyli nasza noc muzeów nigdy nie opiera się na tym, tak już od paru lat, że wchodzi się tak jak normalnie do muzeum naszego i zwiedza i ma warsztaty. Nie, u nas zawsze jest zupełnie coś innego. W zeszłym roku mieliśmy noc muzeów sensoryczną, czyli zawiązywaliśmy ludziom oczy i przedstawialiśmy historię czystości za pomocą dotyku, węchu i słuchu. Co było dwa lata temu? Kiedyś było bardzo dużo nocników i różnych tarek do prania. Już nie wiem, zlewają mi się, ale kiedyś było bardzo na zewnątrz.
wystawione. Tak, to balie. Swoją drogą. Balie też mieliśmy. Zazwyczaj jeszcze właśnie wychodzimy przed muzeum, robimy tam taką strefę chilloutu. To w zeszłym roku robiliśmy chyba gofry. Dwa lata temu można było kupić orężadę i sobie posiedzieć faktycznie na trawce. Ja kiedyś w każdym razie prałam na tarce gdzieś na zewnątrz. Tak, jeszcze mieliśmy jeden lokal obok i faktycznie tam było zajęcia z Gwary Bydgoskiej chociażby. O. Czyli co roku jakby robimy coś innego. W ogóle świetny pomysł i świetna promocja. No ktoś się tym musi zajmować. No to co możesz jeszcze powiedzieć o ofercie muzeum? Co możemy powiedzieć o ofercie? No, jesteśmy wszechstronni, współpracujemy chociażby z Karmelową Krainą, więc Karmelowa Kraina zresztą to jest manufaktura słodyczy, gdzie można zrobić własne cukierki, więc my jesteśmy oddzielni od siebie 73 metrami, więc no, tak naprawdę spacerek krótki i można sobie zrobić jedno i drugie. Co jeszcze? Współpracujemy z Laserfightem chociażby. One są w ogóle dużo dalej, ale też można jak najbardziej skorzystać, sobie przyjść, na przykład najpierw zwiedzić muzeum, potem pójść się wypłacić i wyszaleć na strzelaniu. Robimy lekcje muzealne z Gwary Bydgoskiej. To jest taki mój mały projekt, który gdzieś tam się rozwinął właśnie do fajnych rozmiarów i teraz zresztą też będziemy dużo bardziej działać w kwestii tej gwary. Na razie nie mogę jeszcze nic zdradzić, ale mamy taki dosyć duży projekt, który będzie realizowany właściwie teraz w przeciągu tych 2 miesięcy. O, to może w następnym numerze zaprezentujemy. No myślę, że będzie naprawdę co, tym bardziej, że to będzie troszeczkę pomysł jest bardziej nastawiony na rzecz online, na rzecz filmową, mhm. więc tym bardziej będzie można to niekoniecznie tutaj przyjść, żeby to zobaczyć, a skorzystać z jakby działań już internetowych. Co jeszcze? O matko, co jeszcze? No i przede wszystkim jeździmy dalej tak naprawdę, jeździmy. Także jeśli ktoś chciałby zrobić warsztaty gdziekolwiek tak naprawdę, bo robiliśmy już warsztaty wszędzie, robiliśmy warsztaty na plaży nad morzem, robiliśmy na plaży warsztaty mydlarskie w Biskupinie, bo zresztą co roku jest przecież jarmark, jest festiwal biskupiński jak najbardziej, więc my już tam ile, 3 lata z rzędu chyba jesteśmy? Coś w tym guście. Ciekawe, czy w tym roku się odbędzie, zobaczymy. Jak to... Kurczę, fajnie by było, naprawdę, bo to jest czekają, to jest nie duża, na powrót takich imprez. To jest duża impreza. Więc jakby doświadczenie jest duże. Zresztą z językami też nie mamy problemów, bo czy po angielsku, czy po polsku. Jeśli chodzi o muzeum, to po wcześniejszym umówieniu można nawet skorzystać z przewodnika po niemiecku, po włosku, po francusku, po rosyjsku. Także jakby trochę tego jest. Fantastycznie kadra wykształcona tutaj języki. Tak, tak. Tylko z tymi językami, no mówię, już inne języki niż polski, angielski, to trzeba wcześniej się skontaktować, nie? No i robimy własne kosmetyki. Założyliśmy taką manufakturę kosmetyków naturalnych, czyli bydgoską wytwórnię mydła. I faktycznie z powodzeniem już, czekajcie, 3 lata? No, 3 rok chyba leci. Sama korzystałam, no. Bardzo przyjemne kosmetyki, także też my sami wszyscy korzystamy i polecamy. Delikatne bardzo, nie robią krzywdy skórze. Zależy które, bo niektóre są po to, żeby zrobić krzywdę, w sensie, żeby na przykład zetrzeć. No, peeling brzoskwiniowy już jest hardcore, ja na przykład nie mogę. Ja brałam to takie delikatniejsze właśnie olejki, jakieś mydła, takie delikatniejsze kosmetyki. No cóż, widzę, że intensywnie działacie. A jakie takie, jak najfajniej, jakie warsztaty takie wyjazdowe wspominacie? Jakieś miejsce właśnie nietypowe albo jakaś nietypowa grupa odbiorców? O matko. Wiesz co? Każde warsztaty są zupełnie inne i jakby... Myślę, że każdy z nas, kto był gdzieś właśnie jako obwoźna pracownia mydła, że każdy podałby inny zupełnie przykład. Ja na przykład bardzo miło wspominam seniorów, tylko nie pamiętam z jakiej miejscowości, ale naprawdę seniorzy potrafią być taką wdzięczną grupą, że to aż się chce płakać, naprawdę cudownie. Szczególnie te wszystkie właśnie, co ciekawe, babcie nie tylko, ale dziadkowie, szczególnie seniorzy, to no, potrafią naprawdę pokazać, że chcą się bawić i że w ogóle są... No i bardzo, czasami bardzo mają takie swoje żarciki, nie? O tak, ale na szczęście zauważyłem, że babcie chyba bardziej są takie... Jakby to powiedzieć, rozochocone. Frywolne. No właśnie, frywolne. No, dziadkowie są bardziej rubaszni, ale babcie są bardziej frywolne. No. No może tutaj trzeba by zachęcić dziadków do jakichś szerszych działań wobec babci, żeby te babcie były bardziej... Wiesz co, mi się wydaje, że mieliśmy tutaj w muzeum raz kiedyś grupę właśnie singli seniorów i no to była bardzo fajna grupa. No bardzo miło wspominam. No, to było gorąco, goręcej niż w lato. No
to jak już tak teraz jesteśmy właśnie przy działaniach kulturalnych, nie tylko przy zwykłej ofercie sprzedażowej muzeum, to jak wam się udaje łączyć biznes z kulturą? Zwykle się mówi, że kultura to jest takie niewdzięczne poletko do działania, tam funduszy zawsze jest mało. Jak wam się to udaje przez tyle lat? Bo jednak jako też członek szlaku TH2O, no jesteście kojarzeni z kulturą. To jest taka podstawa. Jak się myśli Muzeum Mydła i Historii Brudu, to najpierw myśli się właśnie o samej działalności kulturalnej, a dopiero później o sprzedaży. Tak, to prawda. Zresztą no, staraliśmy się, żeby tak było zawsze, że nasza placówka jakby na pierwszym miejscu mimo wszystko ma uczyć, ma bawić, a dopiero później gdzieś tam mimo wszystko zarobić pieniądze, mimo tego, że my jesteśmy prywatni całkowicie, się sami finansujemy. To nie jest łatwe niestety, zarabianie na kulturze, bo też istnieje gdzieś takie przeświadczenie, że jakby muzea powinny być darmowe generalnie i no niestety no, takie przeświadczenie jest i to dopiero zaczęło się zmieniać parę lat temu, kiedy większość takich placówek jak my zaczęło się otwierać i pokazały, że można robić coś więcej niż tylko chodzić po muzeum i oprowadzać, że można robić warsztaty, tylko że wtedy to się wiąże z wyższą ceną, nie? No wiadomo, chociażby koszty materiałów. Tak, dokładnie. I jakby już nie wspominając o kadrze, o wszystkim innym, nie? Czynsze, to wszystko trzeba przecież jakoś opłacać. Więc no to nie jest łatwe, po prostu trzeba być kreatywnym. Wydaje mi się, że bardzo wiele muzeów jeszcze nie wyszło dostatecznie mocno w social media. A tam jest dosyć duża potęga, szczególnie właśnie PR-owa. No my tam siedzimy dosyć mocno, więc jakby to nam trochę nam działa na plus. No was bardzo widać, też włączacie się w inicjatywy dodatkowe. No nieraz nasza fundacja właśnie korzystała z waszych wnętrz do różnych projektów. Myślę, że inne imprezy również się odbywały. Gdzieś tam ciągle było widoczne też na jarmarku świątecznym stoisko. Mhm. Także gdzieś tam ciągle was gdzieś widać. Nie jest to tylko miejsce tutaj. Wiesz co, bo generalnie szczególnie Adam z Darią naciskali, szczególnie Adam właśnie na tego typu charytatywne sprawy, bo no inaczej, jeśli my nie zadbamy o różne inne instytucje, to nikt inny nie zadba. My jesteśmy jako społeczeństwo, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za całość, za ogół, więc powinniśmy ich też wspierać. Dlatego chociażby współfinansujemy od dwóch lat Szkolną Ligę Szachową. Od dwóch lat współpracujemy przy projekcie Shoebox, czyli zbieramy kosmetyki dla kobiet, dla samotnych kobiet z domów opieki. Co jeszcze? Mamy też taki program Mydełko za jeden uśmiech i wpuszczamy w jednym miesiącu, co miesiąc, jedną grupę całkowicie za darmo, taką, która faktycznie jakby no, nie dałaby rady dokładnie sama, bo po prostu no, jakby chcemy też tym grupom pomóc. Wystarczy się zgłosić i my wtedy rozpatrzamy indywidualnie, czy tak, czy nie, czy teraz, czy później. Także faktycznie tego jest dużo więcej, nie? Ale no, jakby gdzieś to potem właśnie zawsze gdzieś tam ginie. Społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo ważna idea i oby więcej takich podmiotów się trafiało, to jest bardzo potrzebne i szkoda, że dopiero ta świadomość się buduje. Wiele jednak jednostek takich działających jeszcze tego nie ma, także cieszę się bardzo, że u was to zaczyna gdzieś tam już kwitnąć i procentować. Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciężki temat, bo my tutaj mówimy o takich jakby działaniach wspierających inne działania, ale ja akurat jestem po ochronie dóbr kultury, po konserwatorstwie i mnie bardziej boli na przykład stan zabytków, coś co na zachodzie jest bardzo powszechne, że prywatni inwestorzy wykupują właśnie jakieś zabytkowe obiekty i sami je odnawiają. Wiadomo, mają od tego odpis od podatków, mają od tego koszty, każdy coś na tym zyskuje, ale przede wszystkim zyskuje na tym kultura, bo te obiekty jednak przetrwają. Nie? U nas jest ciężko, dokładnie, u nas jest jeszcze ciężko, z tym nie do końca jeszcze zrozumieliśmy, że tak też można robić dużo dobrego. Fajnym przykładem jest Fabryka Lloyda. Tak, Fabryka Lloyda, która jest w końcu skończona, kończy się robić nareszcie. Ja ten obiekt śledzę od początku właśnie z uwagi na studia. No ja też byłam na zwiedzaniu takim, jak był dzień otwarty, można było zobaczyć. Tak, wnętrza, też tak, byłem tak, i cieszyłem się, że nareszcie. Jeszcze tam kiedyś wszedłem, w ogóle zostałem wpuszczony, jak oni dopiero zaczynali powoli remont, tak trochę na nielegalu. Powiedzmy urbex powiem Ci, że faktycznie bardzo dużo się zmieniło. Tak, ja widziałam zdjęcia, nielegalu nie byłam, ale widziałam stare materiały, które tam były w formie takiej wystawy.
jak wyglądało to kiedyś. Także zrobili ogrom tak. roboty. No i to Les Higiena, też prywatna firma. Tak. Można, nie? No ja jestem teraz ciekawa, co stanie się z fabryką obrabiarek do drewna, jak poszedł przetarg, także to takie bolesne. Niestety chyba wiemy, co się stanie. Nie? Na mapie w tym momencie. Tam chyba nic się nie da zrobić, niestety. Tego się obawiam. Bo ten zabytkowy budynek jest przecież cudowny, a... No chyba już nie będzie. No, też tak niestety podejrzewam. No. Cóż, no nie wszystko da się uratować niestety, nie? Nie wszyscy mają pieniądze. Ja bym bardzo chętnie uratował, ale... No to jest... Ale pracuję w kulturze, więc nie mam pieniędzy. Nie no, oczywiście żartuję, ale jakby, no faktycznie trzeba mieć naprawdę dużą jakby siłą sprawczą, żeby coś takiego uratować. I dużo uratować, pewnie chęci, nie? też, bo to jest wielka hala, wielki no. teren. A pokaż jakieś dwa, trzy najciekawsze eksponaty muzeum, które uważasz za takie perełki. Dobra, to teraz tak. Zdecydowanie jednym z najważniejszych, takich absolutnie najważniejszych w naszym muzeum jest pralka pana Mazurkiewicza. Słuchajcie, to jest samoróbka, to jest jedyna taka pralka na świecie absolutnie. W całości zrobiona przez pana Pawła, bydgoszczanina. No, pan Paweł, najogólniej mówiąc, był złotą rączką, był kimś, kto konstruował różne rzeczy, również zawodowo. No i w latach 50., kiedy Frania dopiero powstawała, bo Frania schodziła pierwsza z taśmy, 52 albo 54 rok, i generalnie no, nie każdy miał jeszcze dostęp taki szeroki do pralek, a pranie na tarze jest bardzo wyczerpujące, więc pan Paweł zrobił to cudo. Słuchajcie, po pierwsze ta pralka wyprzedziła epokę, bo ma wirnik, który jest w ścianie, a nie w podłodze, tak jak miała Frania. Czyli to pralka ma rozwiązanie już współczesne, bo teraz wszystkie pralki kręcą się w ten sposób. No. Więc już wiedział, że to będzie bardzo fajny pomysł. Po drugie, jest wyrzymaczka, która jest mechaniczna całkowicie, na prąd. Nie musisz się męczyć, nie będziesz ty, dokładnie, nie tak jak we Frani trzeba było samemu, nie. Tutaj wszystko samo się dzieje. No i trzecia rzecz, wózeczek. Więc można było w razie czego pożyczyć sąsiadom i wspomóc też właśnie trochę tą lokalną społeczność, o której wcześniej mówiliśmy. Także można powiedzieć, taki lokalny bohater. A ile takich pralek powstało? Tylko ta jedna jego jedno. I nie produkował więcej. Znaczy, generalnie to jest trzecia wersja, dwie pierwsze nie wyszły mu całkowicie, więc łącznie powstały trzy, ale tak, działająca jedna Dałem tylko ten... i wyłącznie. Także... Próbowaliście ją jakoś przetestować tutaj w muzeum, czy? Nie. Nie. Lepiej nie i wydaje mi się, że niektóre rzeczy powinniśmy pozostawić takie, jakie są, tak na wszelki wypadek. Niech będzie to tajemnica, jak ona działa. Czy coś jeszcze takiego unikatowego? Jest to druga rzecz. To jest coś, co nam wpadło stosunkowo niedawno. Generalnie historia higieny to jest taka rzecz, która jest bardzo mocno zaniedbana. Często ludzie ją ignorują, traktują po macoszemu, no bo no to ludzie się myją i tyle. Nie? To nie jest nic ciekawego. My staramy się trochę zmienić ten sposób myślenia. Przez to jest też nie do końca łatwo jest znaleźć pamiątki właśnie, jakieś tak starsze eksponaty, jeśli chodzi o higienę. Bo to, że PRL, mamy pełno jakby artefaktów z PRL-u, to spoko, nie? Ale jeśli chodzi o coś starszego, już jest gorzej. I tutaj mamy właśnie taką perełkę. To jest tabliczka, prawdopodobnie ze skrzyni transportowej z bydgoskiej fabryki mydła rodziny panów Ganów. To była fabryka, która pod koniec XVIII wieku powstała w Bydgoszczy jako pierwsza fabryka mydeł i świec w naszym mieście. Znaleziono ją w jeziorze Gopło, dosłownie rok temu niecały. Jak się tam mogła znaleźć? No właśnie, prawdopodobnie transportowa, tak, być może właśnie gdzieś tam transport jezierny, rzeczny, coś w tym guście, no musiało się znaleźć. No absolutny ewenement, zabezpieczyliśmy konserwatorstwo, odnowiliśmy i teraz jakby czeka na swój, że tak powiem, czas. Swoje powieszenie gdzieś. Tak. To jeszcze z czasów zaborów. Mhm. Fantastyczne w ogóle, że coś takiego, no taka tabliczka, no nigdy by normalnie nie wpadł, że to się wiąże z higieną, jakaś tabliczka, jakieś niemieckie nazwisko, a tutaj tak. Jednak odkryliście. W jaki sposób w ogóle dochodziliście do tego, co to jest? Skąd to, w jaki sposób ona trafiła do Was? Dostaliśmy informację na Facebooku, po prostu na Messengerze ktoś napisał do nas, z bardzo fajnym pytaniem. Dzień dobry, znalazłem coś takiego, ile to jest dla Was warte? Więc jak zobaczyłem, to od razu odpisałem, że to jest bezcenne i ciężko będzie wycenić coś takiego. Znalazca podarował nam ją, więc już w ogóle całkowity ewenement. I to jest, znowu wracamy do tej jakby społecznej odpowiedzialności, nie za wszystko trzeba brać pieniądze. Nie? Dlatego my też tak staramy się postępować. No potem zaczęły się właśnie badania, jak to mogło się tam znaleźć. O panach Gamach wiemy dosyć dużo, no bo to jest też trzon naszego
stan naszej, jakby, naszego istnienia. Ale no, dlatego też to jakby zrobiło na nas na tyle duże wrażenie. Potem trzeba było przekopać trochę archiwów i się okazało, co się okazało. Sam to robiłeś osobiście? Nie, na szczęście nie. Na szczęście ja nie musiałem w tym momencie się tym bawić, ale no, u nas jakby mamy nie tylko osoby, które zajmują się chociażby przewodnictwem, mamy też historyków. No, generalnie chyba wypełniamy prawie każdą branżę, że tak powiem, zatrudnieniową. Więc... Czyli tak naprawdę jest wielu pracowników, których tutaj nie widać. Tak. No, jest nas, nasza załoga liczy ponad 20 osób tak naprawdę. Kilka osób pracuje w wytwórni i one się faktycznie znają na produkcji mydła i kosmetyków. Natomiast reszta faktycznie, część jest fotografami chociażby jak ja, część się zajmuje historią, są wykształceni w tym kierunku. Inni zajmują się pedagogiką i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie no, w prawie każdej branży coś tam mamy. A potem wychodzą dodatkowe talenty, na przykład dowiedzieliśmy się, że jedna z naszych koleżanek uczy się japońskiego. Część z nich bardzo dobrze rysuje, więc jakby to samo się nakręca i się potem okazuje, że na przykład zaczynamy tworzyć własne torby i t-shirty. Ale rzadko kiedy w muzeach taka szeroka kadra w ogóle, to jest coś nowatorskiego, zwykle w takich tradycyjnych, no to są stanowiska takie instytucjonalne bardziej. Tak, dlatego też muzeum prywatne ma trochę więcej swobody w tym wszystkim, nie? I jakby trochę więcej luzu, więc możemy działać też troszeczkę inaczej. I wedle własnej wizji. Tak, tak, to jest bardzo ważne. No to jest najbardziej chyba cenne w takiej działalności kulturalnej, móc realizować swoją wizję niezależnie. Tak, zdecydowanie. No to nam bardzo dużo daje jakby skrzydeł i pozwala robić rzeczy, które faktycznie gdzieś tam zajęłyby 3 razy dłużej. Muzeum jest znane na całą Europę, w zasadzie jedyne takie w Europie. Czy w związku z tym odwiedzają Was jakieś znane osobistości? Zdarzało się faktycznie. Czesław Mozyl nas odwiedził parę lat temu, pamiętam. Co prawda nie był na zwiedzaniu, ale kupił mydełko i zrobił sobie z nami zdjęcie. No i w zeszłym roku był u nas Czarek z kanału Abstrahuje i Mafaszem. Także też jakby nie tylko, że tak powiem, ci tacy znani po prostu z jakiejś działalności artystycznej, ale też youtuberzy jak najbardziej zdarzają się u nas. Więc mamy pełen przekrój wiekowy. No to bardzo fajnie, że miejsce przyciąga różne osoby. Tak. A jakieś najciekawsze historie, które gdzieś tam ci się zapisały w pamięci, jakieś anegdoty? Przychodzi ci coś do głowy? Co? Przychodzi mi dużo takich, których nie powinienem mówić. Ale wiesz co? Myślę, że najciekawsze historie to są te związane z samymi eksponatami, które do nas trafiają, bo to też są często historie bardzo niebywałe. Dla przykładu papier toaletowy, który w PRL-u no, był jakby towarem deficytowym, więc ciężko znaleźć ten oryginalny. Mamy na ekspozycji ten sznur właśnie papieru toaletowego. Takie korale PRL-u i to są robione korale przeze mnie. Po prostu poszedłem, kupiłem najtańszy papier, żeby był jakiś przykład chociażby, żeby zrobić, żeby pokazać dzieciom. Natomiast po 5 albo po 6 latach w końcu zapukała do naszej drzwi jedna pani i przyniosła nam 100 rolek papieru toaletowego od razu. Nie zużytego takiego z PRL-u jeszcze. Dokładnie. Gdzie ona to wszystko miała? Z tego co pamiętam i chyba odziedziczyła sklep kolonialny, jakiś tam pozamykany na 4 spusty i się okazało, że w środku są takie skarby. Dokładnie. I no mówię, trzeba było czekać 5-6 lat, żeby w końcu dorwać, ale od razu wtedy hurtem, tak. I teraz no, nawet nie mamy wszystkiego wyłożonego, bo tego jest tyle, że nie ma gdzie. No to jak jakiś się zniszczy, to można zawsze wymienić. Tak, tak, na szczęście, tak? To jest delikatny materiał. Tak, ale staramy się, żeby właśnie wszystko pozostawało nietknięte, no bo to jednak muzeum. No ale to bardzo podobna sytuacja z Ameryki. 2 lata temu przyszła do nas paczka z Ameryki, taka dosyć duża i w sumie nie wiadomo, czy to otworzyć, czy nie. Z Ameryki to nikt do nas niczego nie miał wysyłać. Okazało się, że w środku było ponad 100 mydeł z amerykańskich hoteli i to kolekcjoner, pan Lee, kolekcjoner, biznesmen tak naprawdę, kolekcjonował te mydła przez około 30 lat. Postawił sobie 3 warunki. Po pierwsze mydło musiało być nowe, po drugie musiało być z miejsca, w którym on był, a po trzecie mydło musiało mieć napisane skąd jest, w sensie z jakiego hotelu. Dawniej mydła hotelowe spełniały funkcję reklamową, po prostu brało się je faktycznie do domu, więc ludzie pokazywali tam swoje logo, pokazywali adres, numer telefonu i w razie czego, żeby zapamiętać, można było sobie je odczytać.
Teraz zazwyczaj mamy już duże marki, nie? Jakieś DAW czy tak, czy coś. Dostarczają te małe mydło. Dokładnie. I tam już jest napisane, że to jest mydło dobrej jakości, więc teraz jakby to zupełnie straciło swój sens. Pan Lee znalazł nasze muzeum, wysłał nam i stwierdził, że no, on nie ma za bardzo gdzie tego pokazać, żebyśmy my to jakoś pokazali, bo jesteśmy według niego miejscem odpowiednim kotem. No to w takim razie jesteście znani na całym świecie, już nie tylko w Europie. No bo to jest bardzo ciekawa sprawa, że nas znalazł w Ameryce. I co ciekawsze, dosłownie po jego wysłaniu chyba 3 miesiące później otworzyło się w pobliżu gdzieś w Ameryce właśnie Muzeum Mydła. Co prawda nie o takim profilu stricte jak nasze, bo oni się bardziej skupiają na kolekcjonowaniu pamiątek różnych właśnie reklamowych szczególnie, ale i tak być może trafiłby bardziej do nich niż do nas, więc to może ktoś się cieszyć z ekspozycji, tak, która tutaj się pojawiła. No. Także że to są takie dwie historie, które na szybko można by przywołać jako takie bardzo niezwykłe. A jak wpłynęła na muzeum pandemia, cały lockdown? Co stało się tutaj w trakcie COVID-u? Stało się to, czego się nikt nie spodziewał, czyli trzeba było po prostu zamknąć muzeum i tyle. My niestety mamy dosyć mało miejsca, więc u nas faktycznie ta ilość gości musiałaby być bardzo ograniczona i jak tylko jakby skończył się lockdown, to faktycznie u nas mogło przebywać na początku tylko 5 gości, potem rozszerzyliśmy to do 10, obecnie może maksymalnie 30 osób, z tym, że obowiązkowo każdy musi mieć maskę standardowo i przed wejściem do muzeum każdy musi zdezynfekować sobie ręce, czy płynem antybakteryjnym, czy po prostu my ręce mydłem razem z gośćmi. No mydła akurat tak. Macie tutaj dostępne. Tak, no jeszcze śmialiśmy podczas pandemii, że jesteśmy najczystszym, najbezpieczniejszym miejscem w Bydgoszczy prawdopodobnie. A czy wzrosła sprzedaż mydła, jakichś płynów od Was w trakcie pandemii? Bo ludzie biegali po sklepach, wykupywali wszystkie te środki czystości. W różnych sklepach były różne ograniczenia na ilość opakowań. Wzrosła Wam ta sprzedaż? Nie, bo jakby był zakaz przemieszczania się, a my jesteśmy w samym centrum, więc teraz, żeby połowa Bydgoszczy nagle przyjechała do centrum, nie było takie proste. A, wszyscy kolosieli, nie działało w ten sposób. Wiesz co, działało, ale to ludzie jednak wolą pójść po prostu do marketu i tam szukać albo się martwić, że o matko, nie mam, może jutro będzie. No i więc, można poprzeżywać jeszcze. Myślę, że wzrost faktycznie był, szczególnie Bydgoszczka wytwórnia mydła na pewno. Natomiast jeśli chodzi o, żeby, no nie wiem, żebyśmy wyprzedali wszystko, żebyśmy nie mieli co potem na półki włożyć, to tak się nie zdarzyło. A Wasze działania kulturalno-animacyjne w trakcie pandemii? Widziałam, że Facebook dość aktywnie działał, to ale tak. To Wanoc muzeów. Jeszcze wcześniej mydlmy się, no jakby to było dosyć duże wyzwanie, bo nagle faktycznie wszyscy zostaliśmy postawieni przed faktem takim, że po prostu nie ma i nie będzie prawdopodobnie i mieliśmy się nastawić, że może i pół roku będzie trwało całkowita blokada. I szczerze mówiąc, to nie było proste, ale wtedy wpadliśmy na pomysł, że spróbujemy faktycznie oprowadzania online. Tylko że znowu, to nie miałoby sensu w takiej formie, że po prostu ktoś sobie kupuje bilet i przechodzi z przewodnikiem podczas jednego filmu całe zwiedzanie. Moim zdaniem to było całkowicie bez sensu i dlatego też zrobiliśmy coś innego. Zrobiliśmy dwa wydarzenia. Pierwsze opierało się na historii mydła i wydarzenie trwało około 1,5 godziny. W sumie dobiło do prawie 2, no bo się przedłużyło. Najpierw puszczaliśmy 30-minutowy film o historii mydła, który nakręciliśmy razem z pracownikami. Potem odbywały się warsztaty chemiczne dla dzieci, a na sam koniec odbywał się live, podczas którego zarówno koleżanka Kasia z Bydgoskiej Wytwórni Mydła mówiła o kosmetykach, odpowiadała na pytania, a my odpowiadaliśmy na pytania historyczne. I to faktycznie cieszyło się dużym zainteresowaniem, bo ponad 500 osób nas oglądało. To ciekawa inicjatywa, taka zupełnie inna. I zupełnie doświadczenie bardzo ciekawe, wiesz, naprawdę, bo samo... Inaczej, ja zajmuję się kręceniem tych filmów w muzeum różnorakich i to są krótkie formy, więc jakby jest różnica pomiędzy kręceniem minutowego filmu a półgodzinnego. Tak, prezentacji pracownika czy jakiegoś miejsca. Dokładnie, więc to było duże wyzwanie. No i skoro się udało, to zrobiliśmy drugie właśnie toaletową Noc Muzeów. Stwierdziliśmy, że Noc Muzeów jest przełożona na jesień, tak. Na późną jesień i nie wiadomo jak to będzie, więc my stwierdziliśmy, że nie chcemy rezygnować z Nocy Muzeów, że my dopniemy swego i zrobiliśmy powiem po swojemu, czyli właśnie też online, a zrobiliśmy to się na żywo. Czyli można było wejść do muzeum faktycznie, mieliśmy ograniczoną ilość miejsc, prawie wszystkie miejsca się rozeszły i przedstawialiśmy historię toalet faktycznie.
Było kilkoro przewodników, więc tak naprawdę przechodziło się od przewodnika do przewodnika i to jakoś tutaj się fajnie zgrywało. Natomiast online znowu był film. Były może nie tyle warsztaty, co po prostu jakby opowiastka o ziołach, bo mamy też koleżankę zielarkę Klaudię, która jest specjalistką od roślin i ona opowiadała o olejkach eterycznych i o ich zbawiennych właściwościach. No a potem znowu live tak naprawdę. Tam się nie obyło bez różnych problemów technicznych, ale koniec końców wyszło bardzo pozytywnie. No to dobrze, że byliście w stanie się tak szybko przestroić i przestawić na taką działalność. Na pewno gdzieś tam musiało być Wam trudno. Po pierwsze w tak krótkim czasie wymyślić nowe formy, a po drugie je zaimplementować z pracownikami, tak? No to nie każdy czuje się komfortowo. Znaczy, na szczęście my wszyscy, jako że większość z nas oprowadza i wszyscy mamy kontakt z klientem, to z tymi kamerami też aż tak dużego problemu nie mamy. Natomiast faktycznie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby się przestawić, że faktycznie o 10 zamiast być w muzeum, to w sumie łączymy się przez Skype'a czy przez Messengera i niektórzy w piżamach jeszcze, ale zaczynają pracować, to faktycznie było dosyć ciekawe. A jakie plany dalej po COVID-zie? Co teraz będzie się działo przez wakacje? I dalej do końca roku macie jakieś takie już wykrystalizowane plany rozwojowe, czy boicie się, że lockdown gdzieś tam wróci? Oby nie wrócił. No, nasze muzeum standardowo można zwiedzać. Jesteśmy otwarci normalnie z delikatnie ograniczoną ilością osób po prostu. No i z tym, co już mówiłem wcześniej. Poza tym no, szykujemy jedną niespodziankę gwarową, o której no, mówię, jeszcze nie mogę mówić, bo to jeszcze troszeczkę za wcześnie. No i powoli tak naprawdę do przodu. Szykujemy się właśnie być może w takim razie na kolejną noc muzeów, tą jesienną. I tak naprawdę patrzymy, co kombinujemy jakby tutaj się, że tak powiem, porządnie utrzymać. No, każdego dotknęły te problemy. Tak. Każdy, z kim rozmawiam, właśnie bardzo gdzieś tam odczuł skutki. No, jest dziwna sytuacja, znaczy nie dziwię się, ludzie są, że tak powiem, brzydko wypuszczeni i jakby wszyscy wyszli masowo na ulicę, pragną tej bliskości z drugim człowiekiem, w ogóle ze światem. Natomiast zauważyłem, że głównie skierowali swoje kroki do restauracji i do ogródków piwnych, niekoniecznie do instytucji kulturalnych niestety, więc mam nadzieję, że oni też w końcu pierwsza wrócą potrzeba z piramidy Maslowa, tak? Kultura, samorealizacja. I zawsze dalej. Ja wiem, no ale chciałoby się od razu ich wszystkich wepchnąć tutaj, nie? Oczywiście. No ale no, trudno, mam nadzieję, że jeszcze wrócą, szczególnie, że teraz już zaczynamy tak naprawdę wakacje. Nie? No, sezon wycieczek grup, jakieś półkolonii zaraz się rozpocznie. No właśnie, ciężko z tymi półkoloniami, bo oni mają na tyle dużo obostrzeń, że prawdopodobnie nigdzie nie wyjadą. No, więc to będzie raczej ewentualny przyjazd do nich być może, mamy nadzieję taką. No i przede wszystkim tak. No i przede wszystkim tutaj działania. A Waldek prywatnie, co możesz o sobie powiedzieć? Jakieś hobby, pasje, marzenia, aspiracje, inspiracje? Głównie to robię zdjęcia. W sensie to jest taki mój konik już od 15 lat gdzieś. Założyłem ostatnio w styczniu profil Fotys Zawinkla i tam zajmuję się urbanem troszeczkę i urbexem przede wszystkim. Staram się tam też publikować jakby prace takie zawodowe, typu to, co robię dla muzeum, czy jakieś zlecenia zewnętrzne, ale głównie publikuję właśnie urbane urbexy, taki mój mały konik. No myślę, że głównie to. Trochę gram w gry komputerowe, trochę spaceruję, szlajam się po mieście, szukam czegoś ciekawego do zrobienia. Więc wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze. A twój ulubiony urbex? Mój ulubiony urbex. Hotel Brda jeszcze wtedy istniejący. Już teraz nie. W pewnym momencie była nawet wyprzedaż tych rzeczy. Tak. I ja nie trafiłem na wyprzedaż niestety, a szkoda. Też nie, już byłem chyba 2 tygodnie po tej wyprzedaży, jak oni już tam wszystko rozbierali, mieli pakowane, jak kaloryfery powyrywane. Miałem przyjemność właśnie pójść na samą górę przy tych jakby napisach Hotelu Brda. I każdy ma w swoim mieście, jeśli oczywiście kocha swoje miasto, ja jak najbardziej tak, każdy ma swoje miejsce takie ulubione, najulubieńsze i właśnie Hotel Brda to jest to miejsce. No. Ten dach to było coś, to moim zdaniem to był najpiękniejszy widok, jaki mamy w mieście. Szkoda, że nadal nie można go po prostu samemu zobaczyć, ale liczę, że po zmianie funkcji będzie można. Że jakiś taras widokowy tam będzie. Fajnie by było, naprawdę, bo jakby to jest zupełnie inny pogląd, bo oczywiście
mamy punkt widokowy na wieży ciśnień. Mm-hmm. I to jest fajne, tylko to jest bardzo wysoko, jest taki ogólny rzut na miasto, natomiast no, w hotelu Bruda jest się prawie że w samym centrum, nie? Więc tam jakby wszystko żyje dookoła i to jest trochę inny widok. Tak, bo z wieży ciśnień to jednak park widać, tereny. Dokładnie, zielone. Jest tak spokojnie, nie? A tam jest trochę bardziej żywo. Prowadzę po mieście. Różne rzeczy robię, no coś trzeba w życiu robić. Człowiek orkiestra. A, trochę, powiedzmy. Dzięki za rozmowę. Dzięki.